Praktycznie, to zabrzmi dziwnie, ale Jezus, 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 Jezus Chrystus, już powiedział, przekazał, dał nam znać, dawno-dawno temu, jak możesz mieć dużo seksu, dużo pieniędzy. Powiedział już. To będzie trochę później w filmie. Zacznę od prawa przyciągania najpierw, bo przekażę w tym filmie trzy takie podstawowe rzeczy rozwojowe, które możesz robić, które przyniosą najwięcej efektów. Podstawy. Najpierw prawo przyciągania. Prawo przyciągania musi być w podstawach rozwoju, nie? Prawo przyciągania. Dużo ludzi zaczyna komplikować prawo przyciągania i komplikuje się za bardzo. Proste rzeczy. Powrót do korzeni, ok? Chcesz korzystać z prawa przyciągania? Proste rzeczy. Najpierw chcę, żebyś traktował poważnie prawo przyciągania. Poważnie, tak, w taki uziemiony sposób w taki fizyczny, materialny sposób taki jak najbardziej obiektywny może być. Bo jeżeli nie traktujesz prawa przyciągania poważnie, to zadajesz takie sorki, głupie pytania, typu: Jak mogę użyć prawa przyciągania, żeby zdać egzamin? Jak mogę użyć prawa przyciągania, żeby przyciągnąć wiadomość od mojej byłej? Sorry, ale to są głupie pytania. Nie traktujesz poważnie prawa przyciągania, bo wiele ludzi wchodzą na filmy o prawie przyciągania. I w momencie, gdy słuchają rzeczy na temat prawa przyciągania, to słuchają te rzeczy na temat prawa przyciągania tym umysłem, który jest bardziej dziecinny, tą częścią siebie, która jest bardziej dziecinna, która wierzy w bajki, która marzy, Takie, taką magiczną częścią siebie. Słucha rzeczy o prawie przyciągania tą samą częścią ciebie, którą myślisz, jak się skupię wystarczająco na tym obiekcie, to wewnątrz jakoś tak czuję, tak... wierzę, że mogę ruszyć ten obiekt. Nie wiem dlaczego, ale tak czuję. Tą samą częścią siebie oglądasz rzeczy o prawie przyciągania. Chcę, żebyś popatrzył się przede wszystkim na prawo przyciągania tak, w taki uziemiony sposób, żebyś patrzył się tą samą częścią siebie, tymi, samy, tymi samymi fragmentami siebie, którymi pracujesz, którymi widzisz rzeczywistość życia w taki uziemiony sposób. Żebyś popatrzył i potraktował prawo przyciągania poważnie. Teraz. Całe prawo przyciągania zamyka się w jednym zdaniu. Całe Twoje korzystanie z prawa przyciągania zamyka się w jednym zdaniu. Powrót do korzeni. Proste rzeczy. Chcę, żebyś korzystał z prawa przyciągania w prosty sposób, który przynosi najwięcej efektów. To jest jedno zdanie. Powtarzaj to zdanie w swojej głowie jak mantra. Cały czas. Proste. Przejmuję się bardzo. Nie tyle, więcej. Nie tyle, więcej, jeszcze więcej. Przejmuję się bardzo tym, jak się czuję. Tyle. To jest całe prawo przyciągania. Nie musisz nic innego robić. To są korzenie, tak? To przynosi najwięcej efektów. Zostaw wszystkie te wizualizacje, afirmacje, wszystko to, że będzie myślał, zostaw to. Po prostu przejmuj się mocniej i mocniej i mocniej i mocniej tym, jak się czujesz. Bo powiem ci tak, poza prawem przyciągania, nawet jak nie myślimy o prawie przyciągania w ogóle, całe twoje życie zależy od tego, jak się czujesz. Wszystko, co robią ludzie, jest powiązane z uczuciami. Każda decyzja, która jest podejmowana, jest podejmowana na bazie uczuć. To logiczne myślenie samo w sobie jest puste. To jest jak komputer. Logiczne myślenie to jest jak komputer, jak taka matematyka sama w sobie. To, co napędza świat, to, co powoduje ruch, to, co sprawia, że się ruszasz, to sprawia, że robisz rzeczy. Jakość tych rzeczy, które robisz, zależy od tego, jak się czujesz. I wiesz o tym. Jak się czujesz w pewien sposób. Inne efekty będą, inne rzeczy zrobisz, inne decyzje podejmiesz, inne rzeczy ci się zachcą, zachceć ci się robić inne rzeczy. To jak się czujesz, to powinni uczyć w szkole, jaka jest Twoja najważniejsza rzecz w życiu. To jak się czujesz. To jest tak jakby baza, i na tym wszystko inne bazuje. To jest podstawa. To jak się czujesz. Więc ludzie olewają to, a to jest fundamentem wszystkiego. To jak się czujesz. To tworzy wszystko inne. Więc prawo przyciągania. Przejmujesz się tym, jak się czujesz mocno. Cały czas, cały dzień. Przypominasz sobie mantra. Cały czas, cały czas, cały czas. Budzisz się rano, przejmujesz się tym, jak się czuję. Jeżeli się przejmujesz, jeżeli aktywujesz to i przypominasz sobie, kuczę, no przejmuję się, bo całe życie, całe moje życie zależy od tego, jak się czuję, to jest tak ważne, że muszę zrobić rzeczy, które sprawią, że będę się czuł jak najlepiej. W każdym momencie opowiem, co robisz. Przejmujesz się tym, jak się czujesz. Jaką rzecz zrobię? Zrobię tą rzecz, która sprawi, że poczujesz się dobrze. W sensie, czasami pewna rzecz, którą chcesz zrobić, która sprawi, że poczujesz się dobrze, jest trudna. Ale jak przejmujesz się tym, tak myślisz sobie, tak bardzo się przejmuję tym, jak się czuję, tym, jak będę się czuł później ogólnie, ogólny mój stan, tak bardzo się przejmuję tym, bo całe moje życie zależy od tego, że muszę to zrobić. Chodzi o to, żeby się rzeczywiście przejmować. Mówiłem to wiele razy. Jak przygotowujesz posiłek? Jak przygotowujesz jedzenie? Jak, jak przygotowujesz coś? Czy to będzie jakościowe? Czy to zrobisz w taki sposób, żebyś się czuł fajnie? Zawsze, gdy coś robisz, pamiętaj, zawsze jest alternatywa, która jest lepsza. W sensie, idziesz w pewne miejsce, idziesz coś zrobić. Masz ochotę coś zrobić. Zatrzymujesz się. Przejmujesz się tym, jak się czujesz. Czy mogę zrobić coś innego zamiast to, co sprawi, że będę się czuł lepiej? Albo chcesz to zrobić i to sprawi, że będę się czuł dobrze. Zawsze jest lepszy sposób na zrobienie tego. Jak mogę zrobić tą rzecz, tak żebym się czuł dobrze? Idziesz zrobić pewną rzecz. Myślisz sobie, to sprawi, że poczuję się bardzo fajnie, szybko, a później ogólnie będę w gorszym stanie. Może podejmę tą decyzję, która sprawi, że będę ogólnie w lepszym stanie. Tak bardzo się przejmujesz tym, jak się czujesz, że musisz. Miałeś kiedyś tak, nie wiem czy mówiłem to kiedyś w jakimś filmie, że segregujesz butelki, zazwyczaj plastikowe, osobno, żeby wyrzucić do innego kosza, i pewnego dnia jesteś zezłoszczony i zdenerwowany, i emocje i tak nie masz ochoty, i nie masz e, siły woli za bardzo. I pakujesz wszystkie te plastikowe rzeczy w jeden worek i nie obchodzi cię. Nie nie masz czasu na segregację teraz. W takim momencie, jak cały czas weszło w nawyk, to że przejmujesz się tym, jak się czujesz, to zatrzymasz się i powiesz: "Nie, przejmuję się tak bardzo tym, jak się czuję, że wyciągnę te butelki i posegreguję je, bo wiem, że będę się czuł trochę lepiej." Trochę. Nawet myśli, które masz, Siedzisz i myślisz sobie, przejmujesz się tym, jak się czujesz, że myślisz sobie, te myśli nic nie wnoszą. Ej, myślenie o tym nic nie wnosi. Tak, dlaczego myślę o tym? To sprawia, że się czuję gorzej i gorzej i gorzej i gorzej. Musisz się wytrenować. W życiu człowiek musi być trochę wytrenowany. Musisz wytrenować pewne ścieżki myślenia i zarządzania myślami też. I czasami najlepsza rzecz, którą możesz zrobić, to jest zignorować totalnie pewne myśli. Ludzie myślą w taki sposób, że w tych czasach, nie leczenie traumy i tak dalej, to ignorowanie rzeczy nie pomaga, tylko wpychasz się gdzieś głębiej. Tak, to jest prawda. Dobrze jest nie ignorować pewnych rzeczy, ale w pewnej sytuacji, gdzie pewna myśl ci się kręci w kółko i rozpędza się, jest totalnie irracjonalna i nie Uziemiona w rzeczywistości i odlatujesz i myślisz o rzeczach totalnie odjechanych, które nic nie sprawią, nic nie zmienisz, to te myśli możesz pomyśleć sobie tak. One nic nie zrobią. Najlepsza rzecz, którą mogę zrobić, to jest zignorować totalnie. I nie ignorujesz tych myśli jako ucieczka, bo ign ignorowanie czegoś jako ucieczka nie jest za dobre. To jest tak jakby odpychanie, strach, tak jakby chcesz uniknąć czegoś. Ignorujesz te myśli, bo chcesz poczuć się fajnie, bo te myśli są fajniejsze, bo sprawiają, że będziesz się czuł lepiej. Chodzi o to, żebyś cały dzień, cały czas, najle możesz nie pamiętał, przejmuje się tym, jak się czuje. Wyszekasz jest najważniejsza rzecz w życiu? Twoje uczucia, to jak się czujesz. Więc jak możesz się tym nie przejmować? Mantra. Nawet jak wykonujesz coś trudnego, nie? I wiesz, że będziesz się czuł dobrze po tym, bo pewne rzeczy są trudne, I, i gdy je zrobisz, to wewnątrz siebie buduje się nowa psychologia. Powiedziałem to, zrobiłem to. Czuję się pewniejszy, mogę zaufać sobie, jestem solidny, jestem konkretny. Mogę ufać, jestem pewniejszy. Mój mózg reguluje inaczej dopaminy teraz, bo zrobiłem tą trudniejszą rzecz i czekałem z nagrodą. Nie poszedłem od razu na nagrodę. Będziesz się czuł lepiej. Ale w trakcie robienia tej rzeczy jest trudno. Gdy robisz coś trudnego i myślisz sobie ale to jest trudne, to wiesz co? Powtarzaj sobie. Przejmuję się tym, jak się czuję. Całe moje życie zależy od tej rzeczy, którą robię teraz. To jest trudne. Całe życie moje zależy od tego. Całe moje życie zależy od tego momentu. Bo to jest łańcuch wydarzeń. Bo zrobisz jedną rzecz, poczujesz się trochę lepiej. Zrobisz kolejną rzecz, poczujesz się trochę lepiej. Później się czujesz dobrze. Gdy się czujesz lepiej, to ludzie cię traktują inaczej. Uśmiechają się bardziej, patrzą się inaczej. Bo jak masz inną energię, to wiesz, inaczej podejdzie człowiek do ciebie. Tak? Jak masz fajną energię, to nie pasuje, żeby człowiek rzucił się na ciebie negatywnością. Tak bardzo. I ty czułeś się dobrze. Teraz ludzie albo okoliczności, wszystko wokół ciebie traktuje cię lepiej. Co sprawia, że czuje się jeszcze lepiej. I to jest łańcuch wydarzeń. Więc chcesz się zająć prawem przyciągania. Przejmuje się tym, jak się czujesz. Nic więcej. Gdy przejmujesz się tym, jak się czujesz, to co się stanie? Będziesz miał ochotę na jakąś wizualizację. Będziesz miał ochotę posiedzieć i zamknąć oczy. Wiesz, dlaczego? Bo będziesz się czuł fajnie przez chwilę, jak będziesz marzył o tym, co chcesz. Zamkniesz oczy i myślisz sobie, wiesz co? Teraz posiedzę 10 minut, bo mam ochotę pomyśleć sobie o tym, co chcę. I nawet nie będzie to taka praktyka, po prostu przez chwilę będę siedział i myślał sobie, ale fajnie będzie, to ale fajnie by było. Bierz wyobrażasz sobie te rzeczy, które chciałbyś. Robisz wizualizację. <gryw> Bo przejmujesz się tym, jak się czujesz. I teraz zadasz mi to samo pytanie. Gracjan, jak mogę użyć prawa przyciągania, żeby zdać egzamin? Co ja ci powiem? Przejmuj się tym, jak się czujesz. Jak się czujesz? Czuję się tak, że mógłbym nie zdać ten egzamin. Boję się, że nie zdam. Tak się czuję. Ok, co możesz zrobić, żebyś się poczuł, że możesz zdać ten egzamin? Jakieś pomysły? Nie wiem, może pouczyć się na ten egzamin? Najszybsza droga, żeby sprawić, że Twój mózg uwierzy, że możesz zdać ten egzamin, że zwiększam się szanse, że zdasz ten egzamin, to jest uczenie się. bo może powiesz, ale nie, ja chcę to magiczne coś ja chcę prawo przyciągania użyć w taki magiczny sposób żeby, żeby trafić z pytaniami i akurat znać te pytania i żeby trafiły mi się idealnie ja chcę, ja chcę tego bo informacje wszystkie są i jak ja jestem w dobrym stanie to mam dostęp do wszystkich informacji nie możesz przekonać swojego mózgu nie możesz przekonać dużo części swojego mózgu Takimi magicznymi gadkami. Do takiego stopnia, że uwierzy Twój mózg, albo dużo części Ciebie uwierzą, że możesz zdać egzamin. Nie uwierzą. Pewne części Ciebie będą po prostu mówiły, nie uczyłeś się, nie masz tych informacji w swojej głowie, nie, be, nie, 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 nie masz dużych szans na zdanie. Najszybszy sposób to jest tak: przejmujesz się tym, jak się czuję. Co sprawi, że poczujesz się pewniejszy, że mogę zdać egzamin. E, pouczę się. Proste. Zadasz pytanie. Jak użyć prawa przyciągania, żeby przyciągnąć wiadomość od mojej byłej? Jak się czujesz teraz? Czujesz się, że mógłbyś dostać wiadomość od swojej byłej? Nie. Co mógłbyś zrobić, żeby dostać wiadomość od swojej byłej? Co możesz zrobić, żeby poczuć się lepiej? Żeby poczuć się, że może odezwać się Twoja była? Pamiętaj też, że jest wolna wola. To, że Ty przyciągasz coś, to, że Ty chcesz coś przyciągnąć, to nie znaczy, że przyciągniesz dokładnie tą rzecz w taki sposób, w jaki chcesz. Bo tamta osoba ma, ma też swoje prawo przyciągania. W sensie ludzie wokół Ciebie, to nie jest tak, że Ty jesteś tutaj i Ty przyciągasz tylko. Ludzie przyciągają Ciebie. To wszystko musi współpracować. Ty, jak myślisz sobie, przejmujesz się tym, jak się czuje to zrobisz fajne rzeczy, wyjdziesz z kolegami, popracujesz nad sobą, zrobisz fajne rzeczy, które sprawią, że poczujesz się lepiej. Co może sprawić, że może jakaś osoba się zainteresuje, napisze ci wiadomość, może twoja była się do... Może, ale to nie liczysz na to. Bardziej się przejmujesz tym, jak się czujesz. To sprawi, że staną się rzeczy. Więc jeżeli chcesz korzystać z prawa przyciągania, to zostaw wszystkie te komplikacje i pomysł sobie, im bardziej będę się przejmował tym, jak się czuję, tym lepiej będzie. Proste. Teraz, jeżeli chodzi o prawo przyciągania, jeżeli ruszysz w pewnym kierunku z korzystaniem z prawa przyciągania i powiesz sobie, zrobię dużo fajnych rzeczy, żeby czuć się lepiej, ok. Jak idziesz nową drogą robisz nowe rzeczy, dużo nowych rzeczy, które nie robiłeś wcześniej, które sprawią, że poczujesz się dużo lepiej. Na przykład nigdy nie ćwiczyłeś fizycznie, miałeś zawsze opór do ćwiczeń i pomyślałeś sobie, poczuję się dobrze, gdy zacznę ćwiczyć i zaczynasz ćwiczyć. To jest bardzo inna ścieżka niż ta, którą zazwyczaj chodzisz. To jest nowe, to jest intensywne i to sprawi, że poczujesz się dużo lepiej. Jest duża zmiana tutaj. Gdy ruszasz w kierunku takiej większej zmiany, zapamiętaj to: cały autosabotaż świata rzuci się na ciebie najpierw. Pamiętaj o tym. Jeszcze raz: cały autosabotaż świata rzuci się na ciebie. Zaczniesz ćwiczyć, będzie kontuzja. I nie możesz. Zapiszesz się na te zajęcia, fajnie, będę się czuł fajnie i rzeczywiście czuję się lepiej. Chodzisz na jakieś zajęcia, na jakąś jogę, na coś tam się zapisałeś i tak fajnie, idzie do przodu. Jest to męczące trochę, ale ogólnie czuję się lepiej, i będę się czuł lepiej i to, to, to jest dobre. Dzieje się coś w Twoim życiu i nagle czasowo nie wyrabiasz i nie możesz iść na te zajęcia o tej godzinie. Nie możesz i teraz nie możesz chodzić na te zajęcia. To będzie najpierw. Pamiętaj, gdy rzuci się cały autosabotaż na Ciebie. To musisz przyjąć to na klatę, nie fazować się tym tak bardzo, pokazać wszechświatu, że te negatywne rzeczy cię nie ruszają tak bardzo. Ruszają ci te pozytywne. Przyjmiesz na klatę te nieprzyjemne emocje, że znowu ta bezsilność, znowu chciałem i poszedłem i zapisałem się i szło fajnie i teraz nie mogę. <laughs> nie mogę! Oh. To będzie, gdy ruszasz w nowym kierunku. To będzie. Rzuci się autosabotaż na ciebie. Mocno. Przyjmujesz to na klatę i kombinujesz? Okej, okay, zmienię to inaczej, w inny sposób. Będzie. Chodzi o to, żebyś pamiętał, że będzie ten autosabotaż. Nie będzie wszystko rozłożone idealnie. Gdy ruszasz w pewnym kierunku nowym, to cały autosabotaż rzuca się na ciebie. Dlatego zawsze powtarzam ludziom: gdy chcesz iść do przodu na lepsze, zawsze rób to powoli. Żeby nie rzuciło się za dużo autosabotażu na ciebie, żebyś się nie złamał powoli, małymi krokami jak chcesz przejmować się tym, jak się czujesz to zrobisz parę rzeczy więcej ale nie narzucaj za dużo bo wchodzisz w całkiem nową drogę i jak jest duża zmiana to rzuci się autosabotaż na ciebie więc powoli, małymi krokami, po trochę wprowadź jedną rzecz, tak trochę, ostrożnie nie tak, żeby było bardzo intensywne tak trochę Małe zmiany. I ludzie nie chcą tych małych zmian, bo one nie są odczuwalne. nie? Bo jak zrobisz dużo naraz, to poczujesz to. O, są efekty. A jak robisz małe zmiany, to nie możesz wskazać, gdzie są te efekty. One się kształtują powoli. Dla mnie to jest najlepsza droga. Taka powolna. Bo jak pójdziesz na całość i rzucisz się, to zaktywują się naraz traumy twoje, opory, strachy, przekonania ograniczające, które sprawią, że będzie autosabotaż. I możecie to złamać, będziesz przeżywał te stałe traumy intensywnie. Lepiej jest powoli. Gwarantuję ci, jak ja na przykład, bym został w pracy, w korporacji, bym pracował tak, jak pracowałem, i życie jest takie codziennie tak samo, i to samo robimy, i nigdzie nie celuję wyżej, nic nie próbuję więcej po prostu takie życie będzie. Nie musiałbym się zderzać z traumami. Nie musiałbym. Człowiek, który zdecydował się, że będzie miał takie życie i nie, nie idzie do przodu, nie idzie na więcej, na swój potencjał, nie chce odkryć tą następną płaszczyznę i nie ma nic w tym złego, to nie będzie doświadczał traum. Nie będzie zderzał się, nie będzie ciemnej nocy, duszy co jakiś czas nie będzie tego. Ty decydujesz, nie, nie, musisz, się, nie musisz lecieć wyżej, wyżej, wyżej. Może ci pasować, że ten poziom jest ok, i nie, nie, nie idziesz wyżej i wyżej, to wtedy nie będziesz musiał zderzać się z jakimiś trudnymi rzeczami, z traumami. Ja Jakbym został w pewnym stanie i miałem różne takie momenty w swoim życiu, gdzie byłem stabilny w pewnym stanie i moje życie wyglądało tak i pasowało mi wszystko i żyłem sobie, to nie ma tam traumy, ciemnej nocy duszy i rozwijanie się, odpakowywanie, tam nie ma tam. Jest spokojne życie. Gdy ruszasz na więcej, przerobisz traumę. Ostatnio słyszałem od pewnej osoby, od pewnej osoby, która powiedziała, że jeżeli chcesz założyć firmę, zbudować firmę jakąś, która przynosi zyski od zera do firmy solidnej, nie sprzedaż, nie wiem. Na Allegro czy coś? Tylko solidną firmę od zera do zbudowania solidnej firmy, która przynosi zyski. W tej drodze <gryw> będziesz płakał wiele razy. Płakał, fizycznie płakał. I powiedział to mężczyzna. Powiedział to mężczyzna. Usłyszałem to od mężczyzny, który, jak patrzyłem się na niego, to jest taki, taki facet. Taki solidny, twardy facet. Taki, że nie spodziewałbym się, że on będzie płakał. On nie jest osoba, która płacze. Tak jest. Ludzie nie mówią takie rzeczy. Ten człowiek tam, którego widzisz na ulicy, który zbudował coś tam, on płakał po drodze, załamywał się. Czuł emocje, ryzyko, strach, przerażenie. Po prostu ukrywamy to, nie pokazujemy tego. Wygląda to tak, że, że to, to łatwo mu wyszło. Owszem, jeżeli jesteś. Urodzony w pewnej rodzinie, gdzie firma jest budowana i zawsze była firma, i to, to łatwo będzie ci szło, nie? Chodzi mi o to, że jak ruszasz nową drogą, jak nie masz firmy, jesteś na pewnym poziomie i chcesz ruszyć na taki poziom, będziesz płakał. Będzie auto-sabota, rzucą się na ciebie rzeczy. Dlatego mówię, przejmuj się tym, jak się czujesz, tylko powoli. Teraz powiem Ci, jak to wygląda. Odpowiadając na pytanie od widza, napisała mi pewna kobieta maila ostatnio. Napisała mi tak. Gracjan, buduję się, dbam o siebie, robię rzeczy fajne, które sprawiają, że czuję się fajnie, to działa! I wchodzę w taki stan, buduję taki stan, i czuję się fajnie, i fajnie, i fajnie, i fajnie. I jest super, i życie zaczyna ruszać się fajnie, w dobrym kierunku, i dzieją się fajne rzeczy. Gdy to zbuduję, mój facet ściąga mnie. Zaczyna dramatyzować, zaczyna marudzić, zaczyna być zazdrosny, zaczyna mówić takie negatywne rzeczy. I słucham go i tłumaczę się, i tak on jest zazdrosny, ja się tłumaczę i wchodzimy w pewną konwersację, która psuje mój nastrój i spadam. Później zbuduję się znowu, zbuduję się znowu, robię wszystkie te rzeczy, żeby czuć się lepiej, zbuduję się, znowu mnie ściąga. Gdy nie jestem zbudowana, zbudowana i czuję się fajnie, to mnie dramatyzuje. Gdy ja się tylko zbuduję, poczuję się lepiej, to mój facet mnie ściąga znowu w dół. Przypomnij sobie o czym mówiłem przed chwilą. Gdy ruszysz w pewnym kierunku, zapamiętaj to, rzuci się cały autosabotaż świata i to będzie. To nie jest tak, że o, dzięki temu, że powiedziałeś mi to, to ja zrobię tak, że nie będzie tego autosabotażu albo uniknę. Nie, nie unikniesz, on będzie. Czyli ty budujesz się, on będzie cię ściągał. Ty budujesz się, on będzie cię ściągał. I napisała mi ta kobieta. Napisała mi tak. Czytałam w pewnej książce Gracjan, że jak ja się zmienię, to on też się zmieni. Ale on się nie zmienia. Dlaczego to było napisane w tej książce? Jak to usłyszałam, to rezonuje z tym. Tak, to jest logiczne, że zmieni swoje wibracje, to on też się zmieni. Tak będzie inaczej się zachowywał, dostosuje się do moich wibracji, do mojego stanu. Ma to sens. Było tak napisane w książce. Ale on się nie zmienia. Ja się buduję, on mnie ściąga w dół. Ja się buduję, on mnie ściąga w dół. Okej. Okay. Ludzie piszą różne książki, różni ludzie piszą różne książki. Rzucałem pewnymi hasłami, takimi, które każdy rezonuje i powie: no fajnie, ale. Nie wyjaśniają ci detali, nie tłumaczą ci dlaczego, co i jak. Ja ci wytłumaczę tutaj. On się zmieni. Ty budujesz siebie, ten twój facet się zmieni. Tylko powiem ci, jak to będzie wyglądało prawdopodobnie. Bo to nie wygląda tak, jakbyś chciała, żeby wyglądało. Ty chciałabyś tak. Zmieniasz się, czujesz się fajnie i on zaczyna pracować nad sobą i też się czuje fajnie. Nie. Niekoniecznie w taki sposób się zmieni. Zmieni się w taki sposób. Ty będziesz się budowała. On będzie Cię ściągał. Ty będziesz się budowała. On będzie Cię ściągał. Doświadczasz ten autosabotaż. Musisz starać się nie fazować się tym tak bardzo, tylko znowu próbować jeszcze raz. Lepiej i lepiej. Będziesz się budowała lepiej. Ściągnie Cię, ale może nie aż tak bardzo. Zbudujesz się jeszcze lepiej. Ściągnie Cię, ale może nie aż tak bardzo. Ale i tak Cię ściągnie. Zbudujesz się jeszcze trochę lepiej. Włożysz więcej wysiłku i zbudujesz się jeszcze lepiej. On nadal Cię ściągnie jakoś. W pewnym momencie natura wewnątrz ciebie powie tak, dość, wysiadam, nie mogę. I wiesz, co zrobisz? Gościu, stop. Musimy zrobić przerwę, musimy pauzę zrobić, musimy się rozstać, albo będziesz go powoli odpychała i oddalała się od niego, nie będziesz mogła wytrzymać. Bo zasmakowałaś tego lepszego wymiaru, te lepsze wibracje, i natura, to nawet nie jest Twój wybór natura będzie Cię tam pchała. Będziesz robiła wszystko. Będziesz tam szła. Rozpędziło się, koniec. Nie możesz tego zatrzymać. Będziesz tam szła. I on będzie ci ściągał, 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 aż powiesz, nie, nie mogę wytrzymać. I będziesz go odpychała, albo się rozstaniecie, albo rozstaniecie się na jakiś czas, albo jakaś separacja na jakiś czas. To się wydarzy, i to będzie konsekwencja tego, że się budowałaś cały czas, Zaprowadziły do punktu, gdzie jest jakiś rodzaj rozstania. Teraz w tym czasie rozstania, to ten facet się zmieni. Zapalą się jakieś lampki w głowie, uświadomi sobie jakieś rzeczy. Może zacznie się ogarniać, i może zacznie się starać i wrócić do siebie i będzie zmieniony trochę. Albo nie zmieni się. Wystarczająco, żebyście wrócili do siebie. Albo wrócicie do siebie i nie będzie fajnie, i znowu się rozstaniecie. Tak czy inaczej, ta Twoja droga, ten Twój rozwój, to, to Twoje budowanie wibracji na dłuższą metę go zmieni, bo. Albo wrócicie do siebie i będziecie pasowali, i on rzeczywiście się ogarnął, czyli zmienił się, albo nie wrócicie do siebie i się rozstaniecie całkowicie, i to całkowite rozstanie w jaki sposób go zmieni. Zapalą mu się lampki, usiądomi sobie parę rzeczy, może zacznie się ogarniać. Zmieni go, zmienisz go, on się zmieni. Teraz to, jak się zmieni, zależy od niego. Bo on sobie uświadomi parę rzeczy, zrozumie parę rzeczy, zrozumie konsekwencje swoich działań, że takie działanie prowadzi do taki, takiego efektu. Zrozumie to. On dostanie te informacje, zapalą mu się te lampki. Teraz, on może wybrać iść w, w ciemną stronę, może, może, może zacząć robić gorsze rzeczy, manipulować. To już jest jego wybór, nie możesz decydować, co ktoś zrobi. Ale ty go zmienisz. Ty mu dasz świadomość w jakiś sposób. On coś dostanie od tego. Więc zmieni się. Chodzi o to, że to nie musi wyglądać tak, jakbyś chciała, niestety. I ty też się zmienisz, bo ewentualnie przejdziesz przez ten autosabotaż, przestanie on cię ściągać, i wejdziesz na wyższy wymiar i będzie coraz lepiej i lepiej. Tak to wygląda. Dlatego ci mówię, zawsze jak już aż w pewnym kierunku i idziesz ostro albo mocniej, pojawi się autosabotaż, przetrwasz go, wytrzymasz go. Idziesz dalej, ewentualnie się zmieni. Ten facet, zmienią się okoliczności, przestanie ten autosabotaż działać w pewnym momencie. I wtedy, gdy przejdziesz przez tą falę pierwszego autosabotażu, zacznie się dziać to, co mówił Paulo Coelho: że wszechświat zacznie pomagać ci ze wszystkich stron, gdy przejdziesz przez ten sabotaż. Ok? Prawo przyciągania. Przejmujesz się bardzo mocno tym, jak się czujesz cały czas i przypominasz sobie, i to jest mantra w Twojej głowie. A po drugie, jak ruszysz trochę za mocno i jest OK, możesz ruszyć mocno w pewnym kierunku, to rzuci się autosabotaż. Wtedy musisz wytrzymać i kombinować, żeby przejść przez ten autosabotaż. On będzie. Chodzi o to, żebyś nie myślał sobie, że a teraz, jak wiem, że będzie ten sabotaż, to zrobię tak, żeby nie było. Nie, będzie, poczujesz się źle i musisz przez to przejść. Chcesz budować firmę od zera? Będziesz płakał też. To jak szybko chcesz iść, to od ciebie zależy. Im wolniej idziesz, tym mniejszy autosabotaż. Im mniejsza zmiana na lepsze, tym mniej autosabotażu, tym mniej ciężaru. Tym mniej ciemnych noc duszy i traum wychodzących na powierzchnię i przerabianiu. Mniej tego. Każdy ma swoje tempo, wybierz swoje tempo. Tyle. To jest prawo przyciągania. Okay? Jedna prosta rzecz. Rozbudowałem ją wieloma słowami, ale to, co chcę, żeby ci zostało, to jest to. Przyjmuje się bardzo tym, jak się czuję. I jeżeli ruszę w pewnym kierunku, to będzie jakiś autosabotaż zazwyczaj. Jeżeli ruszę na lepsze, jeżeli zrobię coś, żeby czuć się lepiej, to pojawi się autosabotaż. Druga rzecz, którą chcę przekazać, i tutaj będzie o seksie, pieniądzach. A trzecia rzecz to będzie o wysokich wibracjach. Druga rzecz. Z podstawowych rzeczy rozwojowych. Kiedyś było kazanie na górze. Jezus mówił różne bardzo fajne rzeczy. Genialne rzeczy, tak naprawdę. Jedna z rzeczy, które powiedział, kazanie na górze. Jezus powiedział: Nie możesz służyć. Dwóm mistrzom. Albo jednego z znienawidzisz, a drugiego polubisz, albo jednego będziesz się słuchał bardziej, a drugiego nie za bardzo. Nie możesz jednocześnie służyć dwóm mistrzom. Nie możesz służyć i pieniądzom, i Bogu. Jednocześnie. Musisz wybrać. I powiedział tak: Jeżeli służysz Bogu, to On cię zaopiekuje tobą. Jeżeli służysz Bogu w pełni, to będziesz miał jedzenie, ubranie, to co potrzebujesz. W tych czasach pieniądze. Jeżeli służysz Bogu, to dostaniesz to, co potrzebujesz. Będziesz miał to, co potrzebujesz i będziesz miał to, co jest fajne. Da ci Bóg, jeżeli służysz Jemu. Teraz słyszysz to i mówisz, to jest fajne, tylko że w tych czasach, ja nie jestem Jezusem, ta osoba nie jest Jezusem, nie można tego zrobić tak perfekcyjnie. Nie możesz służyć Bogu w pełni, bo za bardzo się boisz, że nie będziesz miał wystarczająco rachunki i to wszystko. Tak, tak bardzo się boisz, że musisz myśleć o pieniądzach, musisz trochę służyć pieniądzom, nie? Tak nie możesz tego zrobić doskonale. Teraz przekażę to inaczej, to, co powiedział Jezus. Można wyciągnąć wniosek taki: na bazie tego, co powiedział Jezus, że służ Bogu, a dostaniesz wszystko to, co potrzebujesz, to praktycznie można powiedzieć, że pieniądze, seks, te fajne rzeczy, te rzeczy, które chcesz, bo masz prawo chcieć różne rzeczy, nie? Te rzeczy, które chcesz, one są skutkiem ubocznym. Skutkiem ubocznym. Przez to, że służysz Bogu. Ok? To co? Ch pomyśl o tym tak. Teraz masz różne pragnienia i chcesz pewne rzeczy. Wszystkie te rzeczy, które chcesz, pomyśl o tym, co chcesz. chcesz. Chcesz seks, chcesz pieniądze, chcesz romantyczną miłość i bajki, tak jak w Disneyu. Chcesz to, chcesz to, chcesz to, chcesz to, chcesz to. To wszystko? Pomyśl o tym tak. To wszystko to jest tylko i wyłącznie skutek uboczny. To nie jest tak, że że służysz temu, że skupiasz się na tym, to jest skutek uboczny, to jest przy okazji, jeżeli będziesz służył Bogu. Teraz, jak to wygląda w praktyce? Ja chcę nagrać film i mam chęć. Chcę nagrać film, mam chęć. Jaka jest moja chęć? Chcę, żeby był fajny. Chcę też przyznaję się, wypaść dobrze w tym filmie. Mam taką chęć. Chcę, żeby był fajnie przyjęty, chcę, żeby miał wartość. Chcę, żeby był pomocny. Chcę, żeby była oglądalność fajna. Chcę te rzeczy. Nie powiem, że nie. Nie będę udawał, że nie, ja to robię. Nie, chcę. Ja też chcę. Ale próbuję zaliczyć wszystkie pudełeczka. Chcę, żeby też miało wartość. Chcę, żeby było zbajerowane jak kola. Chcę. Na thumbnailu, na, na miniaturce. Nie chcę, żeby to wszystko było zbajowane jak Coca-Cola, ale chcę dać wartość soku z warzyw, bo kole, na kole lecą ludzie. W sensie marketing działa. Jak wpływasz na jaszczurkę kogoś, to działa. Ja wiele razy dawniej miałem takie momenty, że siedzę i troluję nie na Instagramie, czy na Facebooku, czy na, na YouTubie i pasywnie siedzę i przeglądam. I jak zobaczę jakieś nogi kobiety, jakieś piersi, jakieś takie. Wiesz o co chodzi? <grym> to moja jaszczurka wiesz co robi, i tak mają też inteligentni ludzie. Jeżeli znajdą się w sytuacji, gdzie siedzą, tak pasywnie i przeglądają. To jak zobaczę coś, co zaktywuje jaszczurkę. Jakieś nogi kobiety, ładnie, piersi, coś tam. Kliknę Kli i klikałem i klikałem. Miałeś kiedyś tak, że klikałeś w to i przewijałeś w ten moment, gdzie jest to, co było na, na miniaturce. I powiem Ci tak, na nogi, piersi i tak dalej, to kobiety też lecą. Kobiety, kobiety też włączą. Chodzi o to, żebyśmy nie udawali. <grym> Jaszczurka, nie? Chodzi o to, że jak jesteś na poziomie. Jak wchodzisz na poziom wyższy, ci ludzie, ci inteligentni ludzie wiesz, co robią. Nie robią tak, że a ja się powstrzymuję, tylko ja się nie znajduję w tej sytuacji, gdzie siedzę pasywnie i przeglądam to, co gdzieś świat rzucił. Bardziej robią rzeczy intencjonalnie. Chodzi mi o to, że ja nie znajdę się teraz tak, że przeglądam Instagram w taki sposób. Jak znajdę się, to kliknę tam, gdzie są. Przeglądasz i tam jest coś. Powiązane z seksualnością, nie coś, co jaszczurkę aktywuje, to u, wracasz się. Chodzi o to, że nie robisz tego. Nie znajdujesz się w tej sytuacji i Instagram ci nie podrzuci tych rzeczy, bo nie oglądasz takich rzeczy, bo wchodzisz intencjonalnie w konkrety. Trzeba zbajerować pewne rzeczy, i dobre jest to, żeby zaktywować jaszczurkę drugiego człowieka. Żeby kliknął, żeby włączył, żeby uruchomił się, żeby skupił się i podać mu wartość. Więc ja jak nagrywam film, to szykuję taki całokształt. Chcę, żeby miało i wartość, i żeby było dobre, i żeby mi się podobało, i żeby komuś się podobało, żeby było pomocne, żeby zbierać to tak, żeby kliknął, bo miniaturka jest stworzona, ma tylko jeden cel. Miniaturka na YouTubie ma jeden cel. To, żebyś kliknął. I to jest prawda. Nie będziemy udawać, że tak nie jest. Jak tworzę miniaturkę, to ma jeden cel. Żebyś kliknął. Szczerze powiem Ci. Cel miniaturki jest taki. Kliknij. Chcę, żebyś kliknął. Chodzi o to, żebyś to wiedział. Zaliczam to wszystko. I to jest trudne. Trudno jest, trudno jest robić coś i. Zaliczyć i jeszcze wartość, i żeby było atrakcyjne, i żeby było fajne, i żeby Ci się podobało, i żeby było zgodne z tobą, i żeby robienie tego było zgodne z tobą. Trudne jest, ale starasz się, zaliczasz to wszystko. Ja staram się zaliczyć to wszystko i mam pomysł na film i chcę nagrać ten film, bo ten film będzie fajny, ten film będzie fajnie przyjęty. Mam pomysł na miniaturkę i ogólny motyw tego filmu. Przychodzą różne pomysły, wszystko się łączy, pracuję na tym parę dni. Wiem, co chcę. Mój cel jest taki: chcę taki film. Chcę, żeby był tak przyjęty, chcę, żeby był tak pomocny. Taki chcę, żeby był. To są moje pieniądze, powiedzmy. To jest seks, to jest to, co chcesz. Ja chcę ten film, żeby był tak fajny. Ustaliłem, chcę to. Przyznaję się tak, chcę. Nie mogę temu służyć. Nie mogę myśleć o tym za bardzo. Trik tutaj powiem Ci, jaki jest. Co mogę zrobić, żeby nagrać ten film? Co mogę zrobić, żeby mieć pieniądze? Co mogę zrobić, żeby mieć seks? Co mogę zrobić, żeby było coś tam? Bo chcę to. E, e, muszę zrobić to, 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 to i to. Ok. Zaczynam nagrywać film. I skupiam się na tym do takiego stopnia, że zapominam, dlaczego chcę nagrać film. Rozumiesz to? Wiesz czemu służę, wiesz czemu służę, służę Bogu w pewnym sensie. Bo służy procesie natura. Angażuję się, jestem w stanie próbowania nagrania tego filmu i ja nie wiem dlaczego to. Tak bardzo się pochłaniam, tak bardzo się gubię w tym, że zapominam dlaczego. I muszę kontrolować swój umysł. Nie mogę pozwolić sobie na to, żeby myśli nagle mi przerywały i wchodziły takie myśli, ale film musi być fajny z tego powodu i musi być taki, taki, i taki. Nie, nie, nie. Ja muszę wejść w ten proces i służyć temu w pełni. Moje gubienie się w procesie wygląda tak, że chodzę w to i z powrotem łączę te rzeczy z sobą, nagrywam, ale nie czuję tego. Coś, coś, coś nie gra, coś muszę zmienić. I tak wczuwam się w ten proces, że ja nie wiem, dlaczego to Ja nie wiem, co robię nawet. Tak pochłonęło mnie, czy to pasuje z tym, jak to powiedzieć, jak to wyrazić, że jestem w takiej fazie, że ja nie wiem, nie wiem czy ktoś ogląda, czy, czy ktoś jest tam po drugiej stronie. Nie wiem, ja po prostu pochłonąłem się. Chodzi o to, że służysz temu procesowi do takiego stopnia, że się gubisz w tym, stajesz się jedną z tą częstotliwością tego, co robisz i gdy stajesz się jedną z tą częstotliwością, gdy gubisz się naprawdę w tym, i tam są konflikty, i męczy się, i kucze, a to, i tak, jesteś zagubiony. Im bardziej jesteś zagubiony, im dłużej, tym więcej magii się dzieje, bo wtedy się dzieje magia. Wtedy się dzieje magia. I później skończyłem, wychodzę z tego zagubienia się, publikuję film, wrzucam. No i jest efekt. I co to jest? To jest skutek uboczny czegoś innego, mojego zagubienia. Zrozum to dobrze. Idziesz na siłownię, ćwiczysz, nie? Chcesz mieć fajne ciało. Masz tą intencję, chcesz. nie Chcesz mieć fajne ciało, chcesz wyglądać fajnie, chcesz być w dobrej formie. To są rzeczy, które chcesz. Nie służysz temu. Idziesz na siłownię i co robisz? Zaczynasz ćwiczyć. I nagle widzisz, że to ćwiczenie, ten mięsień, ten ruch, wchodzisz w swoje ciało i służysz procesowi. I robisz to, aż się zagubisz w tym. Musisz to robić, aż się zagubisz w tym. Nie możesz nie może ci przerywać mózg i nie możesz myśleć, ale muszę mieć fajne ciało, ale muszę, ale robię to, żeby mieć fajne ciało. Albo kiedy to się skończy, a ja chcę mieć fajne ciało. Nie możesz. Nie możesz służyć temu i temu. Musisz służyć temu, procesowi, Bogu, naturze, działaniu, robieniu rzeczy. Przyczyna, skutek, tak robię to i dzieje się to i spróbuję tak i tak działa natura, że muszę zrobić teraz to i to, to mi nie gra pochłania Cię to. Czujesz mięśnie. I gdy czujesz mięśnie i robisz cenik i czujesz swoje ciało i pochłania Cię to, to wtedy nie myślisz o tym, że chcesz mieć fajne ciało. Przez to, że Cię to pochłonęło, to później jako skutek uboczny jest to fajne ciało. Tak samo z pieniędzmi. Chcesz to. Masz cel. Chcesz. Jest OK, możesz chcieć, ale nie służysz temu. Patrzysz się później, co musisz zrobić, żeby to mieć i wchodzisz tam, i musisz siedzieć, aż się zagubisz. <noise> musisz kontrolować swój umysł. Nie odlatywać. Tak, nie, 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 muszę wrócić do procesu. Ja wiele razy staję i nagrywam i pochłania mnie to i widzę, że chodzę w to mi z powrotem i myślę i tak dalej. To mam momenty, gdzie wychodzę z tego i tak, o, telefon, o, coś tam, uch, uch, nie, zmęczony jestem i to, moje potrzeby i ja coś tam chcę. I w takich momentach muszę: Nie, 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 wchodzę znowu, wchodzę w, znowu w to, gdzie się gubię. Im dłużej tam pobędę, tym dłużej służę Bogu, tym szybciej, tym lepsze będzie to, co stworzę, tym więcej będzie tego, czego chcę. A to będzie skutek uboczny. Chcesz budować coś, stworzyć coś, sprzedawać coś, jakiś produkt, jakąś usługę, cokolwiek. Chcesz pewną rzecz, zaliczasz pewne pudełka. Chcesz, żeby to było tak, chcesz, żeby było takie, żeby było zgodne ze mną. Będę pracował w taki sposób, będzie to tak długo, czy pasuje mi taka praca przez taki okres czasu? OK, zaliczasz to wszystko, masz cel. Co muszę zrobić? Wchodzisz i musisz tam się zagubić. Musisz stać się jedno z tą częstotliwością i służyć temu. Później stworzysz coś, będzie jakościowe, bo służyłeś Bogu, bo weszłeś w tą wibrację, weszłeś w tą częstotliwość, zagubiłeś się. A jak się zagubisz w czymś, to każda rzecz, o której myślisz, jest racją. W sensie, jak jesteś zagubiony w pewnym procesie, jesteś pochłonięty tym, to mówisz, o, to nie pasuje. I masz rację, to rzeczywiście nie pasuje. Rzeczywiście nie pasuje. To nie jest tak, że obiektywnie może pasuje. Nie, nie, nie. Jak jesteś pochłonięty, to jesteś tak wczuty, taki wczułeś się w, te, w całe. W całe w, wibracji, w częstotliwość tego, co robisz, że wiesz więcej, wyczuwasz więcej. Więc, jak mówisz, to mi nie pasuje, to rzeczywiście to nie jest dobre. To mi pasuje, to będzie dobre. Służysz Bogu. Nie możesz służyć dwóm mistrzom. Ok? Seks. Chcesz seks. Nie ma nic złego w tym, że chcesz seks. To, co jest. Jeżeli jesteś typowym mężczyzną, to seks, nie? A jak jesteś kobietą, to zazwyczaj to, co dla mężczyzny jest seksem, to dla kobiety jest ta bajka z Disneya, nie? I obie rzeczy mogą być i płytkie, i głębokie. Bo seks może być płytki. O, chcę seksu. To jest płytkie. A jednocześnie to może być głębokie, bo seks jest piękny, niesamowity. Wymiana energii, wyrażanie siebie, komunikacja głębsza, poznawanie siebie, łączenie się. To jest magiczne. Ale może być też płytkie. Tak samo kobieta, która chce romantyczną miłość, to jest dla niej ten seks. To, co jest seksem dla mężczyzny, to dla kobiety jest ta romantyczna miłość i ten facet, który mnie otuli, i tak dalej. To może być też płytkie. To może być takie bajka z Disneya, nie? Ale też może być głębokie. Może rzeczywiście miłość być niesamowita. Romantyczność. To wszystko jest piękne, głębokie. Intymność, bliskość. Miłość, nie? najpiękniejsza siła na świecie. To może być głębokie, a z drugiej strony może być płytkie, bo kobieta może wyobrazić sobie, że jest księżniczką z Disneya i tak y, ma takie nierealne wyobrażenia. Więc chcesz seks, cokolwiek oznacza dla ciebie seks. Możesz chcieć, możesz mieć plany. Chcę seks, chcę, chcę intymność, chcę związek, chcę taki rodzaj seksu. Chcę. Co muszę zrobić, żeby to było? No, poznać kogoś, albo być z kimś i spędzać trochę czasu, bo zagłębić związek. Te rzeczy muszę zrobić. Zgani, czemu służysz. Nie służysz seksie. Nie możesz służyć temu, nie możesz myśleć o tym. Patrzysz się na osobę, którą masz przed sobą, bierzesz ją, idziecie na randkę, idziecie na kolację. Idziecie na jakąś fajną wycieczkę, robicie coś fajnego, dokuczasz, dokuczacie sobie, flirtujecie, bawicie się, dotykacie się, mmm, robicie różne fajne rzeczy i robisz to, pamiętaj, służysz temu procesowi, robisz to, aż się w tym zagubisz i nie możesz pozwalać, żeby przychodziły ci myśli, że ale ja chcę, żeby był seks, zostaw to, zagub się w tym. Im bardziej się zagubisz w tym, im bardziej będziesz enjoyował to, te świeczki. Świeczki są świetne. Chodzi o to, że. Popatrz, mężczyzna pomyśli sobie, po co to wszystko? Po co świeczki, po co to, po co to, po co to, po co to? I tak lądujemy tam i to jest nasz cel. Nie będziesz miał, jeżeli będziesz służył temu. Jezus to powiedział. Popatrz się na świeczki. Czy nie są fajne? Popatrz, świecą, są ciepłe. Fajny kolor się robi. Jak wygląda ta twoja osoba w takim kolorze? Zagub się w tym, zagub się w tym wejdź w ten proces służysz temu słuchasz tą osobę patrzysz się na tą osobę spędzacie czas robi zagubić się w tym i prawo przyciągania będzie fajnie i fajniej i fajniej i fanie, i fanie, i fajniej i, fajnie i, fajnie i gdzie lądujecie jeszcze fajniej I jest seks i co to jest to jest skutek uboczny Skutek uboczny, więc jak chodzisz i myśli ci wchodzą, ale ja chcę to, ale ja chcę to, zostaw te myśli i pochłon się, wejdź w proces, to co ci przyniesie i zagubić się w tym, w sensie najważniejszy jest ten proces. Przychodzi ci, ale ja chcę sek. Nie, zostaw to, wytrenuj swój umysł, żeby odpychać to. Koszykarz ma rzucić, nie? Ma trafić w kosz, żeby wygrać. Presja. On nie może myśleć, o, o, musimy wygrać, musimy wygrać. On jest wytrenowany. On może odłączyć to, on musi to odłączyć i wejść tu. Piłka, rzut, ciało, to co czuje, kosz. Musi wejść i on potrafi to zrobić, bo on robi to cały czas. Jest wytrynowany, musisz być wytrynowany. Nie pozwalać, by ci wchodziły myśli, że, ale ja chcę to, ale ja chcę to. Nie! Jezus to powiedział! Nie! Służysz procesowi! Masz prawo to chcieć, ale nie służysz temu. Nie, nie, nie pozwalaj, żeby emocjonalnie cię ciągnęło, ale ja chcę to, ale ja chcę to. Próbuj to tak odpychać. To jest diabeł. To jest służysz pieniądzom, służysz seksie, służysz tym rzeczom. Nie! Odpychaj to. Odepchnij to. Od, odepchnij demony. Wracasz. To jest proces. Jak się pochłoniesz. Nie będziesz w stanie się pochłonąć tak łatwo. Jak ja zaczynam nagrywać film, to nie chce mi się. W sensie trudno mi jest. W sensie zaczynam i zaczynam się wkręcać i myślę i myślę i przerywa mój mózg i muszę wracać i wkręcać się. I w pewnym momencie przekraczam pewne granice i wkręcam się bardzo głęboko i się gubię w tym. Wtedy się dzieje największa magia. Chodzi o to, że, że musisz się wytrenować w tym. Musisz mieć jakieś, jakąś kontrolę nad swoim umysłem. Jakiś rodzaj kontroli. Także nie pozwalasz, żeby pewne myśli ci wchodziły. Tak jak ten koszykarz nie może pozwolić, żeby mu myśli. Nie, 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 nie. Tutaj jestem tu, kosz, musi wejść tu i służyć temu. To jest druga rzecz, którą chciałem przekazać. Mam nadzieję, że jest bardzo jasne. Nie służysz temu, czemu chcesz. To, co chcesz, to jest skutek uboczny. Nie chcesz. To nie jest. Chcesz, ale to nie jest najważniejsze. Służysz temu procesowi. Wynajmujesz trenera, żeby ćwiczyć, bo musicie motywować, a nie znasz się na treningach, więc motywujecie ten trener. Nie możesz siedzieć i robić to, co ci mówi, i czekać, aż się skończy trening. To nie przyniesie ci efektów. Ty chcesz, nie? Jesteś skupiony na tym, że ja chcę te efekty i wyrobię to, co trzeba, i koniec. Nie! Musisz trenować z nim, aż się pochłoniesz w tych ćwiczeniach. Wtedy będziesz miał efekty. Musisz służyć Bogu w pełni. Możesz chcieć, możesz mieć cel, możesz mieć plan, ale służysz Bogu, służysz procesowi i wracasz do tego za każdym razem. Patrzysz się na osobę i chcesz seks, patrzysz się na osobę i chcesz miłość. Odpychaj to i służysz procesowi. Pochłonź się tą osobą, rozmową, tymi rzeczami. Trzecia rzecz i ostatnia ten film chyba będzie długi ostatnia rzecz. Z podstaw rozwoju. Za każdym razem, gdy zobaczysz, że przed tobą człowiek zachowuje się niefajnie wobec ciebie, jest hipokrytą, robi coś, co jest dla ciebie idiotyczne, widzisz, jak mało świadomy jest, patrzy się na człowieka no. i myśli sobie, Boże, on nie widzi, on nie... To jest że on nie widzi tego. Tak, pokazuje mu to, ale jego mózg po prostu nie potrafi zobaczyć tego. Jest tak mało świadomy. Patrzy się na człowieka nie? przed tobą, i jest taki, i jest egoistą wiele razy bardzo egoistą, i potraktował cię niefanie, i powiedział ci coś niefanie. Za każdym razem, gdy będziesz miał kontakt z takim człowiekiem, to proszę cię, to jest bardzo ważne i nie będziesz chciał tego zrobić, ale z czasem możesz wyrobić ten nawyk. Gdy skończysz kontakt z tą osobą, gdy odejdziesz. I zrobisz to, co zrobisz, nie? Może odepniesz, może powiesz, że nie stop, może wystawisz granicę, może pomożesz, różne rzeczy możesz zrobić i zrobisz to, co myślisz, że przyniesie lepsze efekty. Ok, jak odejdziesz, proszę cię, powiedz sobie, to, co on zrobił, to, co on zrobił, gdzie ja zrobiłem to samo. Od razu włącząc się alarmy w głowie, nie, 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 ja w taki sposób, może trochę, ale nie. Da nie, 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 zatrzymaj się. Gdzie ja zrobiłem dokładnie to samo? W jakim miejscu? W jakiej sytuacji? Gdzie ja jestem egoistą? Gdzie ja jestem hipokrytą? I siedzisz rzeczywiście, to jest praktyka, siedzisz i skanujesz całe swoje życie i nie będziesz chciał się popatrzeć, nie będziesz chciał się popatrzeć. Będziesz mówił, no tak, jestem egoistą czasami, ale nie tak. Nie, nie ma, ale jestem egoistą w jakich sytuacjach? I będziesz próbował sobie przypomnieć, gdzie byłeś egoistą, gdzie się tak zachowałeś, i twój mózg będzie tak, jakby to odrzucał. Ale nie, ale ja jestem to, ale przełknij to. Wszyscy jesteśmy egoistami, wszyscy jesteśmy hipokrytami, wszyscy kłamiemy, wszyscy oszukujemy siebie, wszyscy racjonalizujemy sobie rzeczy, wszyscy unikamy nieprzyjemnych rzeczy, wszyscy zrobimy coś niezbyt fajnego, żeby uniknąć czegoś. Wszyscy to robimy. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zobaczyć, to nie będziesz w stanie tego zmienić. Nie będziesz w stanie podnieść swojej wibracji. Wyobraź sobie, że jesteś egoistą w różnych sytuacjach i powiem ci tak: jest to przerażające, że nie widzisz tego. Ja miałem momenty, gdzie robiłem to i zobaczyłem coś o sobie, czego przeraziło mnie. Pomyślałem sobie: jak ja tego nie widziałem. Jak ja nie widziałem, że byłem tak egoistą. I nawet jak to zobaczyłem, to cały czas mój mózg to odpychał, ale nie, ale nie. Musiałem to przełknąć. Tak, byłem w niefajny sposób egoistą. Byłem w niefajny sposób hipokrytą. I teraz mogę być mniej, mogę się postarać. Teraz widzę, że jestem taki, że zachowuję się tak i mogę to zmienić. I wiesz, jakie przerażające jest to, że. Robisz coś i nawet nie widzisz, nie wiesz, że to robisz, to jest przerażające. I powiem Ci tak, ty patrzysz się na innych ludzi i mówisz, no ja widzę, że on to robi, to jest przerażające, ale nie widzisz tego u siebie. Zawsze jak patrzysz się na boisko, nie? To mecz wygląda tak. A jak jesteś graczem w meczu, to wszystko wygląda inaczej. Więc jak patrzysz się na innego człowieka i widzisz, o, ale on jest egoistą, to tak jakbyś oglądał mecz, widzisz, to jest jasne. A jak wewnątrz siebie jesteś egoistą, to nie widzisz tego. Chodzi o to, żebyś rzeczywiście skanował, żeby każdy negatyw innej osoby przypominał ci i pokazywał ci, hej, gdzie ja robię to samo. Ostatnio patrzyłem się na YouTubie gdzieś na wywiad z bezdomnym. Taki przystojny, młody facet, ładny. Takie ładne, długie włosy miał i tak, kucze, no, niesamowite. I bezdomny, taki wyniszczony. By, był wywiad z nim. Jakiś facet zadawał mu pytania i nagrywał go. Pytał go o różne rzeczy. I widziałem, i to jest spodziewasz się tego, patrzyłem się w jego oczy i widziałem, że on rozmawia normalnie, I myśli sobie kurde, to jest normalny facet. Mógłby się ogarnąć. Ale gdy przychodziło do rozwiązań, gdy było poruszany jakiś temat rozwiązania, jego mózg wyłączał się Blokował to, i patrzę się na niego i widzę, że on nie potrafi, nie potrafi popatrzeć się na rozwiązanie. Nie, nie może. Nawet jak się pojawia, to blokuje to. Podaje argument, nawet czasami nielogiczny, żeby, żeby nie mogło przejść to, że jest rozwiązanie jakieś. I, I na koniec wywiadu powiedział mu ten facet, który pytał, zadawał mu pytania, powiedział mu: Jakbyś mógł mieć trzy życzenia, to jakie byś miał? I on powiedział. Dwie rzeczy, które są niemożliwe, które nie mogą się stać, które są takie magiczne, takie nierealne, jako życzenia. Dwie rzeczy magiczne, takie nierealne, wybrał i trzecie życzenie odrzucił. Wiesz, co powiedział? E, nie mogę pomyśleć innego życzenia. I teraz patrzysz się na tego bezdomnego. Patrzyłem się na niego i przerażało mnie to. Jego mózg nie może mu pozwolić, żeby zobaczył rozwiązanie, żeby pomyślał nie pozwala mu nawet pomarzyć o czymś, co może mu pomóc. Rozumiesz to? W sensie, że nawet jak on by chciał, jego mózg nie pozwala, on jest w więzieniu. To jest przerażające. On nie chciał trzeciego życzenia, nawet nie chciał pomyśleć o czymś, co może być rozwiązaniem realnym. I patrzyłem się na niego i wiesz, co sobie pomyślałem? To jestem ja. Ja jestem ten bezdomny. Ja to robię gdzieś. Gdzie ja to robię? Gdzie ja jestem zamknięty? Gdzie ja nie mogę, nie chcę zobaczyć rozwiązania, gdzie, gdzie ja blokuję sam swój mózg. I gdy zaczynasz skanować siebie z odwagą, bo nie chcesz się patrzeć na negatywy siebie, jak skanujesz, to zobaczysz rzeczy, które cię przerażą, i zobaczysz, że Fuck, jestem, jestem egoistą, jestem hipokrytą, robię to, robię to, robię to źle. Tutaj, tutaj nie widziałem tego. Jak mogłem tego nie widzieć? I dzięki temu. Będzie w stanie to zmienić. Teraz ten nawyk, to jest powiązany też z Jezusem. Kazanie na górze też to było, nie? Było coś takiego, że jeżeli pokazujesz, że ktoś ma jazzgę wokół, to wyciągnij sobie najpierw ty, hipokryto, to drewno jakieś wielkie, które masz oku, czy coś takiego. Nie pokazuj palcem, najpierw sobą się zajmij. To jest. Genia to jest ważne. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba wracać do podstaw. Wracać do podstaw Jezusa. Ten nawyk, wiesz co sprawi? Po pierwsze, burzysz barierę między ludźmi. Pojawia się więcej jedności. Bo jak patrzysz na człowieka, to widzisz w nim siebie. Ten bezdomny to ja. Ten człowiek tam, który jest egoistą, to ja. Ten człowiek, który jest hipokrytą, to ja. Większa empatia, tak? Więcej wspólnego mamy, większe połączenie jest. Nie jest tak, o, nie jest gorszy i odpychanie, tylko ja też to robię. Może nie robię to w taki sam sposób, ale gdzieś to robię. Mam ten element w sobie. Mamy coś wspólnego. Jest więcej jedności, jesteś bardziej empatyczny do ludzi i nie oceniasz ich tak bardzo. Nie ocenisz tego bezdomnego, o, nie jest gorszy, tylko ja też mam ten element w sobie. I tego, który jest wyżej. Też nie ocenisz tak, że o, ale on jest wysoko statusowo. Ktoś jest wyżej, od razu czujesz się gorzej. Nie. Nie oceniasz tego bezdomnego negatywnie bardzo i nie uważasz, że jest gorszy, tylko widzisz w siebie w nim. To tak samo jak popatrzysz się na kogoś, który jest wysoko, będziesz widział siebie w nim. Ktoś jest wysoko statusowo. <laughs> robi dużo różnych fajnych rzeczy, robi dużo rzeczy dobrze, ma jakieś fajne wibracje. Ja te rzeczy też robię gdzieś. W różnych dziedzinach mojego życia. Mam te same elementy. Jesteśmy, tak jakby, nie patrzę się na kogoś, że o, ale on jest wysoko, tylko to samo ja mam. Ja, ja robię dużo różnych rzeczy, po prostu w inny sposób. W jaki sposób fizycznie działa ta osoba, że ma takie efekty, może mnie zainspiruje? Jesteśmy to samo. Po prostu ty zadziałałeś tak fizycznie, zrobiłeś to, to, to i to, a ja tego nie zrobiłem i mógłbym mieć ten sam efekt robiąc te same rzeczy. Bo te pozytywne rzeczy, które ty masz, ja też mam w sobie. Burzysz barierę i nie oceniasz wszystkiego tak. Jak nie oceniasz tego bezdomnego negatywnie, to nie będziesz oceniał za bardzo pozytywnie tej osobę, która jest wysoko. To podnosi wibracje. Więcej wspólnego mamy. I nie ma tego odpychania. A po drugie, otworzą ci się oczy. Jak powiesz tak, jestem głupkiem. Jestem głupkiem. Jestem egoistą, jestem rzeczywiście egoistą. Gdzie, gdzie dokładnie, gdzie dokładnie jestem egoistą? Patrzysz się i jak patrzysz na swój egoizm, to od razu chcesz popatrzeć na to tak, ale ja to zrobiłem z tego powodu, ale ja to zrobiłem z tego powodu i moje intencje są dobre. Nie, 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 nie. Nie chcesz tego zrobić, ale popatrz się, jak najbardziej obiektywnie. Byłem egoistą, kurczę, zachowałem się źle. Nie ma ale, nie ma wymówek, zachowałem się źle. Jak mogę to poprawić? Od razu czujesz się trochę gorzej, ale odkrywasz prawdę i widzisz, co robisz, i dzięki temu przestajesz to robić, i dzięki temu nie, nie ma tych efektów, które zazwyczaj były, bo jak jesteś egoistą i tego nie widzisz, to przyciągasz pewne rzeczy później, nie? Zdarzają się pewne rzeczy i mówisz, dlaczego mi się to przytrafiło? Jak zobaczysz, że byłeś egoistą w różnych sytuacjach, <grych> rzeczywiście. Bo nie jesteś idealny. Dużo ludzi wchodzi w rozwój i się buduje i patrzą się później na osoby, które się rozwijały i mówią, a kurczę, no ty wprowadzasz mi tylko negatywność, a ja jestem próbuję taki pozytywny i buduję się i ty mnie psujesz. Nie. Nie. Niekon nie niekoniecznie. Jak ktoś się zachowa tak, to idź na bok i powiedz, gdzie ja robię to samo? Gdzie ja robię to samo? I gwarantuję ci, robisz to w jaki sposób. Jak zobaczysz to, Tworzą ci się oczy i będziesz miał siłę zmienić to, bo widzisz to. Pamiętaj, jest przerażające, gdy jesteś egoistą i nie wiesz o tym. Sprzerażające. Bo tworzysz efekty, czasami niefajne, i nie wiesz dlaczego. Jesteś ślepy. Tyle. Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, prawo przyciągania. Przejmujesz się tym, jak się czujesz. Bardzo. Druga rzecz. Nie służysz temu, co chcesz, tylko służysz procesowi. Możesz chcieć, możesz zaplanować, masz intencje, idziesz w tym kierunku. To, co zaczynasz robić, żeby to było, pochłania się do takiego stopnia, że zapominasz, co tam chcesz. I musisz próbować, aż się pochłoniesz, aż nabierzesz wprawy w tym flow, gdy się gubisz w pewnym procesie. Służysz temu, skutek uboczny będzie to, co chciałeś. Trzecia rzecz, za każdym razem, jak widzisz coś negatywnego innego człowieka, to od razu zejdź na bok i powiedz sobie, gdzie ja robię to samo, gdzie ja robię to samo. I próbuj skanować siebie naprawdę szczerze, penetrować swoją pamięć i patrzeć się. Tak, byłem egoistą, nie będę tego tłumaczył, tak. I teraz dopiero możesz to poprawić. Teraz dopiero możesz zmienić coś. Wtedy się pojawia prawdziwa zmiana. Bo wiele razy ludzie są w związku i na przykład: o jest niefanie, jest toksyczna ta osoba, jest negatywnie, i jest niefanie, o jest negatywnie. I tak jakby patrzysz się z takiej perspektywy, że ty jesteś idealny. Mówisz: no ja też nie jestem idealny, ale nie ma. Gdzie nie jesteś idealny? Co możesz poprawić? No tak, ale ja więcej daję. Jeżeli nie popatrzysz się i nie zmienisz tego, to odejdziesz od tej osoby i wyjdziesz w taki sam związek, bo nie zmieniłeś nic. Musisz zobaczyć, gdzie ty robisz błędy. Wszyscy jesteśmy to samo. Wszyscy jesteśmy głupkami. Egoistami, hipokrytami. Wszyscy kłamiemy. Doktor House o tym mówił. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś Dr House. Bardzo fajny serial. Stary, wszyscy kłamią. <grym> w jakiś sposób, nie? Są gorsze, są lepsze, są białe kłamstwa, ale wszyscy kłamią. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał tematyka, to możesz subskrybować I widzimy się następnym razem.